Księdze rodzaju, w pierwszej księdze Mojżesza w pierwszym rozdziale werset 26 i 27, gdzie Bóg objawił Mojżeszowi, ten hebrajski pisarz Starego Testamentu pod nadnieniem Ducha Świętego, zapisał, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, stworzył Go jako mężczyznę i kobietę. Ale oczywiście to, co jest zapisane w tekście biblijnym, to, co jest podstawą naszej wiary, w ciągu stuleci, a zwłaszcza w ostatnim czasie, zostało zanegowane. W 1859 roku angielski przyrodnik Karol Darwin napisał swoje wiekopomne dzieło pod tytułem: o powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego. W tej książce, o powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego, Karol Darwin przedstawił swoją hipotetyczną teorię ewolucji. Przedstawiona w tej książce jego teoria wywróciła dotychczasową naukę o pochodzeniu świata i człowieka. Uderzyła również wiarę w Boga, w autorytet Pisma Świętego. Dlatego, że teoria ewolucji, przedstawiona w dziele o powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego, zanegowała w ogóle istnienie Boga, Boga Stworzyciela, a człowieka sprowadziła do rzędu małpiego potomka. Lecz żeby uznać teorię Darwina za słuszną, potrzebne były dowody. Dlatego rozpoczął się szalony wyścig w poszukiwaniu brakującego ogniwa ewolucji człowieka. I właśnie o tym sobie będziemy dzisiaj mówili o brakującym ogniwie ewolucji człowieka. W 1856 roku, a więc cztery lata przed opublikowaniem przez Karola Darwina książki o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego, w Niemczech w dolinie rzeki Neander zostały odnalezione skamieliny kostne, tak zwanego człowieka neandertalskiego. Po upływie 40 lat, a więc 40 lat później, badaniom skamielin człowieka neandertalskiego nad rzeki Neander zajął się wybitny paleontolog Marcelin Boule, organizator i dyrektor Instytutu Paleoantropologii w Paryżu. Bule uznał darwinizm za teorię naukową i słuszną. Stał się ewolucjonistą. Dlatego Bule ułożył kości człowieka neandertalskiego w taki sposób, aby neandertalczyk jak najbardziej był podobny do Małpoluda. I od tej pory człowiek neandertalski został uznany za brakujące ogniwo ewolucji człowieka. Oszacowano, że wymarł około 35 tysięcy lat temu, i człowiek neandertalski przez dłuższy czas podtrzymywał. Słuszność teorii ewolucji wysuniętej przez Karola Darwina. Ale z czasem w Europie, Azji i Afryce, a także w Polsce, odnajdywano dalsze skamieliny pozostałości Neandertalczyka, odnajdywano jego siedziby. Narzędzia i inne pozostałości, i gdy zaczęto te wszystkie artefakty, te wszystkie znaleziska gromadzić, przyglądać się im, badać je, wtedy uczeni zaczęli wyciągać pewne wnioski, które zaczęły podważać teorię, że neandertalczyk jest ogniwem pośrednim ewolucji człowieka że po prostu no, jest praprzodkiem człowieka. Przede wszystkim uczeni stwierdzili, tak jak tu widzicie na zdjęciach, że neandertalczyk miał większą pojemność mózgu niż człowiek współczesny. Uczeni wyciągnęli z tego wniosek, że skoro miał większą pojemność mózgu, to musiał mieć większą sprawność ruchową. Na pewno miał większe poczucie równowagi. Miał bardziej wyostrzone zmysły niż my sami. Ale nie odważyli się stwierdzić, że jeśli miał większą pojemność mózgu, to prawdopodobnie musiał być także. Inteligentniejszy. Stwierdzono również, że neandertalczyk żył w czasie, w którym istniał także człowiek współczesny, czyli Homo sapiens. Mało tego. Badania wykazały, że oba gatunki, Homo sapiens i neandertalczyk, egzystowały obok siebie razem. A nawet zawierały związki małżeńskie. No to przecież, który chłop ożeniłby się z małpoludką? No nie, albo która kobieta wzięłaby za mąż małpoluda? Dalej pójdźmy. Stwierdzono, że Neandertalczyk był myśliwym i nomadą. Na swoje schronienia wykorzystywał jaskinie. Był rzemieślnikiem, wyrabiał narzędzia i inne przedmioty, no i przede wszystkim opanował ogień. Po czwarte, w 1983 roku w jaskini Kebana w Izraelu znaleziono szczątki Neandertalczyków. I izraelscy antropolodzy, badając je, stwierdzili, że Neandertalczycy porozumiewali się za pomocą mowy. Porozumiewanie się za pomocą mowy jednoznacznie wskazuje na to, że mamy tutaj do, do czynienia z istotą ludzką, inteligentną. Neandertalczyk stwierdzono, poruszał się w postawie wyprostowanej, jak każdy nas. Oczywiście spostrzeżono w niektórych szkieletach różne zniekształcenia kostne. Na podstawie tych zniekształceń kostnych ewolucjoniści próbowali tworzyć modele Neandertalczyka upadabniając go jako małpoluda. Ale badania wykazały, że te schorzenia kostne są po prostu schorzeniami, a nie naturalnym elementem ich wewnętrznej budowy. Tutaj macie prawda, taki model, jak mógł wyglądać Neandertalczyk. Po szóste, neandertalczycy europejscy różnili się od swych ziomków w Azji czy Afryce. Okazuje się, że ci neandertalczycy, którzy zamieszkiwali Europę, byli niższego wzrostu, ale za to mocniejsi, bardziej, że tak powiem, nie do zdarcia. Wędrujący coraz bardziej na północ Neandertalczycy zajmowali dziksze, zimniejsze i trudniejsze do egzystencji obszary, aniżeli ich krewni z Azji czy Afryki. Dlatego ci Neandertalczycy europejscy, północni, na swoich kościach noszą ślady licznych obrażeń. Około 50% populacji umierało, prawdopodobnie tak sądzą naukowcy, umierało przed jedenastym rokiem życia, a co piąty dożywał czterdziestki. No i po siódme, co również stwierdzono? W końcu stwierdzono, że naendertalczyk był religijny. Neandertalczyk wierzył w istnienie sił nadprzyrodzonych, grzebał zmarłych z zachowaniem ceremonii pogrzebowych. Wszystko to sprawiło, że nauka wycofała się z poglądu, że Neandertalczyk to brakujące ogniwo ewolucji człowieka. Obecnie uznaje się, uważa się, że neandertalczyk reprezentuje wymarłą rasę ludzką, ale nie jest brakującym ogniwem ewolucji człowieka. Ale pójdźmy krok dalej. Porozmawiajmy sobie teraz o tak zwanym człowieku jawańskim. Widzicie tutaj zdjęcie pewnego Holendra. Nazywał się on Eugeniusz Dibois, jeśli dobrze przeczytałem. Eugeniusz Dibois był absolwentem nauk przyrodniczych i medycznych, wykładał, wykładał anatomię. No i w swoim czasie zafascynował się teorią ewolucji Karola Darwina. Jednak, gdyby zdawał sobie sprawę z tego, że brak ogniw pośrednich ewolucji człowieka, co robi? Obala darwinizm. Nie ma ogniw pośrednich? Nie było ewolucji. Prosty wniosek. Są ogniwa pośrednie? Ewolucja była. Tak również rozumował Dibła. W 1891 roku Dibła. Rozpoczyna wykopaliska na Jawie. Wiemy, gdzie jest Wyspa Jawa? To jest ten rejon, gdzie są Filipiny, prawda? Gdzie wyspa, gdzie no, południe Azji, pomiędzy Australią a Azją. Na brzegu rzeki Solo, koło wioski Trinil, Dubois natknął się na cmentarzysko. Kopalnych zwierząt. Były tam kości słoni, jeleni, nosorożców, chien, krokodyli, świń, tygrysów i wielu, wielu innych zwierząt. I wśród tych kości Dibła odnalazł ten fragment czaszki i sklasyfikował ją jako Czaszka małpy człekokształtnej. Małpy z wyglądu zewnętrznego podobnej do człowieka. Ale rok później, w tym samym miejscu, na tym cmentarzysku, wśród setek skamielin zagrzebanych osadami wulkanicznymi, ale około 16 metrów dalej od tego miejsca, gdzie znalazł tą czaszkę, znalazł tą kość udową, którą widzicie na zdjęciu. I Dubois tą kość udową, przypisał małpie, do której należał owy fragment czaszki sprzed roku. Rozumiemy? Czyli rok wcześniej znalazł czaszkę, a rok później znalazł tą kość, która należała właśnie do tej małpy. Tak on to ocenił. To była jego opinia, jego wniosek. Ale w tym czasie profesorem zoologii Uniwersytetu w Jenie w Niemczech był Ernst Haeckel. Ernst Haeckel był fanatykiem Darwina, bokserem Darwina. Aby dowieść słuszności teorii ewolucji, fałszował nawet dane naukowe. Dubois korespondował z Hekelem. I pod wpływem korespondencji z Hekelem Dubois zmienił zdanie i ogłosił, że odnalazł brakujące ogniwo ewolucji człowieka. W 1895 roku Diboa wraca do Europy i prezentuje odkryte szczątki na trzecim międzynarodowym kongresie zoologii w Leiden w Holandii. Na bazie fragmentu czaszki, zęba i kości udowej wykonał ewolucyjny model człowieka jawańskiego. Nazwano go pitekantropos, od greckich słów piteko, czyli małpa, i antropos, człowiek. Oszacowano, że istniał on od około 2 milionów do 800 tysięcy lat temu. I dzięki człowiekowi jawańskiemu Darwinizm, teoria ewolucji, święciła triumfy i zwyciężała na wszystkich frontach. Popatrzcie na to zdjęcie: cały człowiek jawański, Pitek Antropos, został odrestaurowany na podstawie kawałka czaszki, zęba i jednej kości udowej. Mało tego. Nie znaleziono żadnej kości stóp. Żadnej. Skąd Dibua wie, że jego stopy wyglądały tak, a nie jak nasze? Zwróciliście uwagę na jego stopy? One nie są takie normalne, tylko są takie chwytliwe, prawda? Przecież nie znaleziono żadnej kości stóp. Więc na jakiej podstawie on. Tak wymodelował Piktek antropusa. Widzicie tutaj, co bierze górę? Nauka, rzetelność, fakty czy wyobraźnia? Wyobraźnia, prawda? Ale potem, po dokładnym przebadaniu szczątków w 1895 roku, uczeni z całego świata, Zgromadzili się w berlińskim towarzystwie antropologii, etnologii i prehistorii, aby wydać jednoznaczny werdykt. Nie mogli dojść do porozumienia i ci wszyscy uczeni podzielili się na trzy obozy. Pierwsi z nich mówili tak, z kamieliny zjawy. Są ogniwem pośrednim ewolucji człowieka. Prawda? A drudzy mówili tak. Kości należą do małpy człekokształtnej. A trzeci obóz twierdził, fragment czaszki należy do gibona. Kość udowa nie ma z nią nic wspólnego i jest ludzka. I potem, po wielu latach, okazało się, że ci trzeci. Mieli rację. Ale idźmy dalej. W latach od 1907 do 1908 roku zorganizowano drugą wyprawę na Jawę. I w miejscu poprzednich odkryć, kopiąc dalej, natrafiono na ślady Homo sapiens. Natrafiono na rozłupane kości, na węgiel drzewny. Napaleniska. A w końcu w osadach starszych od tych, w których znaleziono te kości rzekomego Pitekantropa, znaleziono ząb człowieka. Wyglądało na to, że albo człowiek jawajski nie istniał, albo egzystował razem z kim? Z Homo sapiens, czyli człowiekiem współczesnym. I wszystko to tak bardzo skomplikowało sprawę, że uczeni po prostu nie potrafili tego rozwiązać. Zorganizowano więc trzecią wyprawę na Jawę. Znaleziono fragmenty szczęki, kilka zębów i wiele fragmentów różnych czaszek, które przypisano pitekantropowi. Nie całych czaszek, tylko fragmenty czaszek. Które przykazano, przypisano Pitekantropowi. Mimo tego, że razem z nimi znaleziono kilka czaszek Homo sapiens. No i tutaj widzicie, niby model tego Pitekantropusa, oczywiście model ewolucyjny, czyniący. Taką, wyobrażający takiego małpoluda. Jak z tego problemu wybrnąć? Wyobraźcie sobie, że przełom nastąpił w 1921 roku. W 1921 roku Eugeniusz Dibła. No coś się stało w jego życiu, że przyznał się do nieuczciwości naukowej w pogoni za karierą i sławą. W miejscu odkrycia człowieka jawajskiego, czyli Antropusa, odnalazł też czaszki Homo Sapiens, dwie czaszki Homo Sapiens, które ukrywał aż do tej pory. I skruszony uczony ujawnił te czaszki badaczom. W 1938 roku. Gibła oficjalnie wyrzekł się człowieka jawańskiego i przyznał, że fragment czaszki należy do Gibona, a kość udowa do Homo sapiens. Ale, widzicie, jego już nie chciano słuchać. Teoria ewolucji była jak rozpędzona lokomotywa, której już nic nie było w stanie Zatrzymać. DiBuła sobie mówił, ale już nikt jego nie brał pod uwagę. Badania wieku pitekantropa były rozbieżne i dziwne. Nie dawały jednoznacznych rezultatów. I jeszcze więcej spowodowały problemów. W ogóle to uczeni się zastanawiali nad jedną rzeczą, a mianowicie podważali zasadność. Kojarzenia fragmentu czaszki z oddaloną o 16 metrów kością udową. Oni się pytali, na jakiej podstawie te dwie skamieliny, odległe od siebie o 16 metrów, wśród setek innych skamielin przypisano tej same, temu samemu osobnikowi. Prawda? Jak to mogło być? W 1973 roku, a potem w 1984 roku, przeprowadzono badania rentgenowskie i mikroskopowe kości Udowej. W wyniku tych badań stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że kość Udowa należy do człowieka Homo sapiens a nie do pikantropa. Natomiast fragment czaszki rzeczywiście należy do gibona. Mimo to człowiek jawajski nadal jest powszechnie uważany za przodka homo sapiens. Jeśli poszperacie we współczesnej literaturze, znajdziecie go w literaturze, podręcznikach i muzeach. Nadal się to przedstawia. Mimo tego, że stwierdzono, że to jest kość człowieka i czaszka Gibona. Ale pójdźmy dalej. Człowiek down. Wyobraźcie sobie, żyjemy w Anglii. Mamy rok 1912. I oto zgromadzają się trzej panowie. Pierwszy z nich nazywa się Arthur Smith Woodward. Jest dyrektorem brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Drugi z nich to Charles Dawson, amator paleontolog, taki jak ja, który lubiał sobie wziąć plecak, łopatkę, młotek, kilof, pójść szukać sobie skamielin. A trzeci to był katolicki duchowny i to jezuita, Taylor de Chardin, jeśli dobrze przeczytałem jego francuskie nazwisko. I ci trzej panowie zwołali konferencję naukową i ogłosili, że po czterech latach poszukiwań w żwirowni w Piltdown znaleźli fragment czaszki człowieka, i żuchwę podobną do małpiej, z nielicznymi zębami startymi w ten sam sposób, w jaki ścierają się zęby u człowieka, a nie u małpy. Oczywiście, yy, aha, to jest, oczywiście, znalezisko było koloru ciemnego. Wszystkie te szczątki wyglądały na bardzo stare. Brakowało jednak najważniejszego zęba, a mianowicie kła. Osiem miesięcy później, ten katolicki jezuita Taylor de Chardin ogłosił, że odnalazł brakujący ząb podczas przesiewania żwirów pildown. Widzicie go tutaj. Pasował do żuchwy. I był tak samo starty jak inne. Ale uczeni wykazywali daleko, daleko idący sceptycyzm, bo jakoś im nie pasowała żuchwa do czaszki i zębów. Trzy lata później, w 1915 roku, dyrektor Brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Arthur Smith Woodward, ogłosił, że dwie mile od Piltdown znalazł kolejne dwa fragmenty czaszki i ząb trzonowy. No i wtedy dopiero krytycznie nastawieni uczeni skapitulowali i zaakceptowali odkrycia w Piltdown rzekomego człowieka z Piltdownem. Na podstawie fragmentów czaszki, żuchwy i kilku zębów zrekonstruowano model człowieka spindown i okrzyknięto go brakującym ogniwem ewolucji człowieka. Oszacowano, że egzystował przed 500 tysiącami lat. A trzej jego odkrywcy, Stali się sławni i zrobili zawrotną karierę naukową. Przez 40 lat człowiek Spiltdown był przekonującym dowodem słuszności teorii ewolucji i odrzucił biblijną wersję stworzenia na śmietnik. O człowieku Piltdown nauczano na uniwersytetach. Pisano o nim rozprawy naukowe i książki. Wielu zdobyło tytuły i dyplomy na bazie badań, prac człowieka z Pildown. Ale lata mijały. Mniej więcej po okresie 40 lat, czyli już po II wojnie światowej, kiedy Nauka poczyniła znaczne postępy, a technologia stała się bardziej zaawansowana, postanowiono poddać szczątki człowieka z Piltdown testom niemożliwym prawie pół wieku wcześniej. I kiedy te szczątki poddano badaniom, co się, co się okazało? Wiek fragmentów czaszki. Spadł z 500 tysięcy lat na 500 lat. Żuchwa miała jedynie kilkadziesiąt lat. Czaszka należała do człowieka, a żuchwa do małpy. Zęby były spiłowane, tak aby upodobnić je do ludzkich i odkryto na nich ślady ścierniwa. Stało się jasne, że spreparowano szalbierstwo. Wszczęte śledztwo wykazało, że żuchwa pochodziła z nieoznaczonego szkieletu orangutana z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Znaleziska zostały spreparowane i podrzucone do pilddown, i potem je o, znaleźliśmy, prawda? 40 lat indoktrynacji ewolucyjnej opartej na człowieku spilldown wywarły nieodwracalny wpływ na świadomość mas społecznych i nauki. Człowiek spilldown pozostał w pamięci milionów, ponieważ jego odkrycie zostało nagłośnione na cały świat. A stwierdzone po 40 latach oszustwo. Zostało po prostu przemilczane. Ale pójdźmy dalej. Porozmawiajmy teraz sobie o człowieku pekińskim. W latach 1921-1923 w Chinach w pewnej wiosce Czukudian, chyba dobrze to przeczytałem, Około 50 kilometrów na południowy zachód od Pekinu, w kamieniołomie Wapienia, austriacki paleontolog Otto Zdanski, znalazł dwa zęby, które przypisał przodkowi człowieka. W 1926 roku. W Pekinie złożył kurtuazyjną wizytę następca tronu szwedzkiego. Podczas tej wizyty przedstawiono następcy tronu szwedzkiego w Pekinie raport z fotografiami na temat tych dwóch zębów. I w tym spotkaniu. Wziął udział ten młody człowiek, Davidson Black, kanadyjski lekarz zamieszkały w Pekinie, oddany całkowicie poszukiwaniom brakującego ogniwa ewolucji człowieka. Black uznał, że zęby na pewno należą do przodka człowieka i przyłączył się do wykopalisk, Czukudian. Rok później w Czukudian znaleziono trzeci ząb. Już są trzy zęby człowieka, pra-człowieka. To skłoniło Bleka do ogłoszenia odkrycia pra-człowieka, którego nazwał Zinantropus, to znaczy człowiek. Chiński, Zinanthropus, człowiek chiński. Black postanowił pokazać światu swoje odkrycie. Patrzcie, trzy zęby i odkryto pra człowieka Zinanthropusa. W 1928 roku miało miejsce spotkanie amerykańskiego stowarzyszenia anatomów i podczas niego Blek został skrytykowany za utworzenie zin antropusa na podstawie tak nikłych dowodów jakimi są trzy ząbki. Ale niezrażony Black podróżuje po świecie, urabia opinię społeczną, agituje uczonych do uznania zin antropusa. Wsparły go oczywiście media które z radością powitały brakujące ogniwo ewolucji człowieka, zrodzone z trzech zębów. Powróciwszy do Czukudian dnia 5 grudnia 1928 roku, znalazł połowę żuchwy z trzema zębami. Więc znowu podróżuje po świecie. Prowadząc propagandę promującą zinantropusa jako brakujące ogniwo ewolucji człowieka. 1 grudnia 1929 roku z kolei, w Człukudian, Black znalazł fragment czaszki, który przypisał człowiekowi chińskiemu. Oczywiście niezależni eksperci zbadali ten fragment czaszki i przypisali ją kopalnemu pawianowi lub dużej małpiatce. Ale Black, chcąc za wszelką cenę przeforsować akceptację chińskiego człowieka, popełnił wtedy naukowe oszustwo. Widzicie tutaj zin Antropusa model zin antropusa. Wiecie, co zrobił Black? Zamiast sporządzić odlew czaszki sporządził model zin antropusa według swego uznania, tak, aby reprezentował brakujące ogniwo ewolucji człowieka. Czy rozumiemy, jaka jest różnica między modelem, a odlewem? Odlew to jest kopia. A model to można sobie, prawda, zawsze tam odrobinę wyobraźni dodać. Podczas dalszych wykopalisk Black natknął się na dwa olbrzymie kopce popiołu. Górny kopiec był wielkości połowy boiska do piłki nożnej i nawet po wielu wiekach osiadania. Wysokością sięgał drugiego piętra. Dolny został jedynie częściowo odsłonięty. A w tych kopcach popiołu znajdowały się narzędzia, kości zwierzęce, kwarcowe kamienie z sąsiednich kamieniołomów. Było tam też wiele potrzaskanych czaszek małpich bez pozostałych kości, czyli same czaszki małpie. Black i jego współpracownicy zataili te fakty i ogłosili, że człowiek pekiński poruszał się wyprostowany i był dwuręczny, ale zupełnie przemilczeli co znaleziono, że znaleziono ten popiół i te narzędzia. W 1931 roku Wiadomości o kopcach popiołu i ich zawartości przedostały się do publicznej wiadomości. Black musiał je potwierdzić, ale bez skrupułów zaniżył je do śladów ognia niewielu narzędzi, no a czaszki przypisał zin antropusowi. A więc Black cały czas oszukuje. I wtedy do Czukudian przybył wybitny paleontolog francuski, profesor Broil. Broil, zbadawszy znaleziska, wydał oświadczenie, że olbrzymie kopce popiołu to odpady z pieców przemysłowych, które długo płonęły nieprzerwanie. Musiały to być piece wypalające wapno do budowy starożytnych miast chińskich wskazywały na to kwarcowe kamienie, będące elementami paliwa, a narzędzia należały do robotników. Broil zgodził się z blekiem, że czaszki mogły należeć do zin Antropusa, ale zaprzeczył, aby to on wytworzył tą cywilizację. Profesor Broil zapytał: Czy istoty o tak wyraźnie zwierzęcych czaszkach byłyby zdolne wytworzyć tak wielki przemysł? Po powrocie do Francji, profesor Broil opublikował swoje powyższe wnioski. Co robi wtedy Black? Bo publikacja Broila uderzała w ambicje Bleka. Black, aby zneutralizować publikację profesora Broyla i jego ekipa, wydali książkę, Człowiek kopalny w Chinach i przedstawili w niej człowieka chińskiego jako ogniwo ewolucji człowieka, a jego działalność przemysłową zaniżyli do niewielkich palenisk domowych. W końcu do Czukudian przybył przepraszam, najwybitniejszy paleontolog owych czasów, którego już znamy z Neandertalczyka, Marcelin Boule. Chociaż był ewolucjonistą, krytycznie odnosił się do badań, którym brakowało naukowej rzetelności, czyli to był taki, byśmy powiedzieli, uczciwy ewolucjonista. I kiedy przybył na miejsce odkrycia Zin Antropusa, był oburzony, że musiał taki kawał świata przejechać i stracić tyle czasu dla jakichś małpich czaszek. Stanowczo stwierdził, że odkryty przemysł wytworzył Homo sapiens. Sprzeciwił się temu, aby istoty o małpich czaszkach mogły osiągnąć tak wysoki rozwój cywilizacyjny. Wyjaśnił, że kości zwierzęce i małpie czaszki to resztki pożywienia robotników wyrzucane w popiół. Ale dlaczego czaszki? Bo chińscy robotnicy przynosili do pracy z sobą małpie czaszki, z których wyjadali mózg, bo on był przysmakiem. Jednakże, przez zatajanie faktów i skuteczną propagandę ekipy Bleka, świat zauroczony darwinizmem i żądny dowodów go potwierdzających, Zaakceptował Zin Antropusa. W 1934 roku Black otrzymał tytuł honorowego członka Królewskiego Stowarzyszenia Londynu. I wtedy w Czukudian, kiedy Black był u szczytu swojej kariery i sławy naukowej, natrafiono... Na trzy kompletne czaszki z żuchwami i kości Homo sapiens, należące do sześciu osób, w tym dziecka. Gdy dostarczono je do laboratorium, w tym samym miejscu, prawda, gdzie niby te, te fragmenty Antropusa, gdy dostarczono je do, labo do laboratorium bleka, blek zbadawszy je, Przerażony tym odkryciem w swoim laboratorium dostał ataku serca i zmarł wśród tych ludzkich czaszek, trzymając kurczowo w rękach małpią czaszkę rzekomego zinantropusa. Ale jego następcą został Franz Weidenreich. Franz Weidenreich postępował tak samo, jak on. Podczas II wojny światowej, bo wybuchła II wojna światowa, Weidenreich wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zabrał z sobą wszystkie modele człowieka chińskiego. Oryginalne skamieliny zapakowano w skrzynie, i wysłano pociągiem do portu Tsingwang Tao. I stamtąd miały one popłynąć do Ameryki razem z ewakuowanymi Amerykanami. Lecz pociąg ze skamielinami do portu nigdy nie dojechał. A skamieliny zniknęły w niewyjaśniony sposób. W kręgach naukowców krytycznie nastawionych do zin antropusa istnieje podejrzenie, że jego szczątki zostały celowo zniszczone, aby usunąć dowody oszustwa na wielką skalę. A więc kolejne ogniwo pośrednie ewolucji człowieka okazało się również fałszerstwem. I na koniec jeszcze jedno ogniwo Człowiek z Nebraski. Słyszeliście coś o człowieku z Nebraski? Czytaliście coś o nim? Widzieliście coś? Człowiek z Nebraski. W 1922 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska, znaleziono skamielinę nietypowego zęba trzonowego. Dr Henry Osborne, którego widzicie na zdjęciu. Z Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Najwybitniejszy w owym czasie paleontolog amerykański oświadczył, że ząb należy do istoty, która była przodkiem człowieka. Na podstawie znalezionego zęba zrekonstruowano model ewolucyjnego przodka człowieka. Nazwano go człowiek z nebraski i oszacowano, że żył on na kontynencie północnoamerykańskim około miliona lat temu. W pierwszym ćwierćwieczu XX wieku, kiedy trwała zażarta walka między darwinizmem a kreacjonizmem, człowiek z nebraski Przeciągnął miliony ludzi na stronę ewolucjonizmu. Przedstawiano go w podręcznikach szkolnych i literaturze, a jego modele wystawiano w muzeach. Ja tą fotografię wykonałem sam i to z książki, która znajduje się w mojej biblioteczce. A więc książki wydanej po II wojnie światowej, która przedstawia człowieka z Nebraski jako brakujące ogniwo ewolucji człowieka. Ale pięć lat później, w 1927 roku, znaleziono w Nebraska takie same zęby w szczęce kompletnego szkieletu należącego do wymarłej pekarii, czyli pewnego gatunku dzikich świń, I pewien współczesny uczony Doktor Jean-Gish, wybitny naukowiec badający pochodzenie człowieka, powiedział: Cytuję jego słowa: Nie była to człowiekopodobna małpa, ani małpopodobny człowiek, lecz wymarły gatunek świni. Uważam, że jest to przypadek, kiedy to uczony uczynił człowieka ze świni. A świnia uczyniła małpę z uczonego. Moi drodzy, trzeba zamykać nasze rozważanie. Problem brakującego ogniwa dotyczy nie tylko ewolucji człowieka, ale i wszystkich innych organizmów. W swoim dziele o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego, Karol Darwin zapisał, że w ciągu długich okresów czasu, skutkiem doboru naturalnego, przystosowania się do środowiska, mutacji, izolacji i wielu innych czynników, rośliny i zwierzęta wyewoluowały z najprostszych organizmów do obecnego stanu. Rozumiemy to? Miliony lat i to wszystko wyewoluowało. Jeśli to jest prawda, paleontologia powinna dostarczyć nam miliony skamielin tak zwanych ogniw pośrednich czyli form przejściowych ewoluujących organizmów. Prawda? Bo w przeciągu długiego okresu czasu one przechodziły z jednego wyglądu, z jednego załóżmy gatunku w drugi. I powinny te ogniwa pośrednie być. Tymczasem miliony skamielin odnalezionych w skałach litosfery prezentują w pełni wykształcone, w pełni wykształcone, w pełni wykształcone. Najrozmaitsze formy życia, doskonale przystosowane do otaczającego je środowiska. Mało tego, obecne organizmy są takie same, jakich skamieniali przodkowie. Nie odnaleziono przekonujących form przejściowych ogniw ewolucji człowieka. Nauka nie posiada ogniw pośrednich w sposób satysfakcjonujący, dokumentujących słuszność darwinizmu. Dane kopalne nie potwierdzają ewoluowania jednych bytów w inne. Brak ogniw pośrednich sprowadza teorię ewolucji jedynie do nieudowodnionej hipotezy. Moi drodzy... Nie można bowiem znaleźć dowodów czegoś, co nigdy w rzeczywistości nie zaistniało. Nie można. Popatrzcie teraz na to, co tu chcę pokazać. W książce o pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego, Karol Darwin, zdając sobie sprawę, że nie ma ogniw pośrednich, co napisał. Ogniwa pośrednie? Geologia z pewnością, tutaj jest słowo: z pewnością, nie ujawnia żadnej takiej subtelnie stopniowanej zmiany organicznej. I jest to chyba najbardziej oczywisty i najpoważniejszy zarzut, jaki można przedstawić przeciwko teorii ewolucji. Nie ma ogniw pośrednich, więc nie było ewolucji. Tak napisał Karol Darwin. Ale teraz popatrzcie tutaj. Mam w domu książkę na tropach zaginionego świata. Super książka. Napisana przez polskiego naukowca Włodzimierza Mizerskiego. Wydana przez wydawnictwo geologiczne w Warszawie. Ten wybitny polski naukowiec, wybitny, on jest w tej czołówce on w swojej książce napisał tak: Nauka ciągle nie dysponuje okazami większości hipotetycznych form przejściowych w szeregach ewolucyjnych problem brakującego ogniwa. I nie jesteśmy w stanie zadawalająco odtworzyć ewentualnych, ewolucyjnych, przepraszam, dziejów większości grup organicznych. Zwróćcie uwagę, że on napisał, nie dysponujemy okazami większości hipotetycznych. Co znaczy słowo hipotetycznych? Przypuszczalnych. Przypuszczalnych form przejściowych w szeregach ewolucyjnych. Dlatego nie mamy ogniw pośrednich, więc nie możemy tego odtworzyć. To Te zdanie pokazuje nam, że cała teoria ewolucji to tylko przypuszczenia i hipotezy nieudowodnione. Nie ma brakujących ogniw pośrednich. A więc biblijny zapis, Podany przez Mojżesza na samym początku Pisma Świętego, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, okazuje się nadal być wiarygodny i nieobalony przez współczesną naukę. Chwała za to niech będzie Bogu. Dziękuję za uwagę. Amen.